Witajcie kochani widzowie. W tym odcinku zagramy w jedną z moich ulubionych gier, właściwie ulubionych i najbardziej takich odtwarzalnych, którą można pograć przez jakiś czas, jak się nie ma co robić i całkiem przyjemnie się to gra gier, czyli Road Redemption. Tutaj jest odblokowane już kilka tych motocykli, ale niech będzie to, tyle gdzie więcej expa, no bo nie będzie ten. Ja już tutaj trochę odblokowałem, właściwie bardzo trochę, bo sobie gram czasami, ale zawsze można odblokować do końca, tak żeby już wszystko się odblokowało, co tylko się da. Zwłaszcza, że tutaj jak się zginie, to podsumowanie jest takie, że też można jeszcze na coś wydać punkty doświadczenia. O, on teraz broń, o wiele to mi ułatwi życie. Nie wiem, czy swojego teraz strzeliłem, ale możliwe. W każdym razie nie chciałem. No, już mam tutaj kolejny cykl. No i oczywiście za każde takie zrzucenie przeciwnika, właściwie nie wiem, rozwalenie go, no dostajemy punkty, dostajemy kasę, na którą się możemy ulepszyć potem. Cyk, bombę podłożyłem pod auto i jeb! Te z znakiem hipisowskim to są moi ludzie w sumie. No właśnie dostał maty. Bum! Ten ma gotówkę nad głową, więc pewnie za niego dodatkowa kasa. Ja mam sporo amunicji. Można sobie zwiększać jej ilość przez załadowania właśnie. Przez doświadczenie i pieniądze. O kurwa. Kuwa. Nie mam bomb rurowych, też są fajne. Ale oj, ominęłem. Akurat w tym wyścigu muszę być pierwszy na mecie, więc najlepiej jest po prostu wszystkich zabić i wtedy nie ma żadnego problemu, żeby być pierwszym oczywiście. No co tam się dzieje? No, pod nogi. Dobra, podłożyłem pod murzyna chyba. O, wybuchło. Nie wiem jak z tymi autami zwykłymi, czy jak się rozwala też nie kasa. Ale ja muszę się pospieszyć, bo to już prawie, no to już połowa drogi, a ja jeszcze nie jestem pierwszy. No ja za długo się bawiłem z nim. No, siekłem go kluczem do rur. O, kluczem Francuzem. O, i teraz tak, bomby najlepiej jest wypuszczać koło 60 sekundy, jak są wrogowie za nami, bo wtedy też ich wysadza. Mimo że są tuż obok nas, no ale tak to działa. A jak zrobimy to za późno, to nas rozjebuje. Tak jak mnie w tej chwili. Oczywiście, zrobiłem to, żeby wam pokazać. No i jak upadamy, no to on wytraca mi się z ręki. O, to fajnie się rozwala, to jest zajebiste, ja to zrobię. No teraz trochę... Trochę za późno, ale tu zrobię. O! Cyk! Ale jebło. Nie, no nie, bo nie zdążę, jak tak będę się bawił. Musiałem trochę wcześniej wypuścić. No nie, no nie będę pierwszy teraz, się okazało. Piszu! Hoj. No niestety. Ale! Też dobry wynik, bo sporo kasy zbierałem. Właściwie bardzo sporo. Ale to też dzięki ulepszeniom, które zebrałem wcześniej. To daje mi więcej kasy i doświadczenia. No proszę. Cash find. No najlepiej jest cash find zrobić, upgrade'nąć bronię. I recover. No health'a nie potrafię się recoverować, bo jest cały health. Oczywiście, to nie ma sensu. To też jest wyścig, więc tutaj trzeba być pierwszym.
Po prostu. Czyli najlepiej jak w Karmagedonie wyeliminować konkurencję. No proszę. Właśnie w ten sposób. Boom. No teraz nie była... Był zakręt, więc nie było jak w sumie za nic. Oj, ja się rozjebałem. Nie no fajnie, tylko szkoda, że mnie też. No tu jest ich dużo. Tylko można dostać w łeb, to trzeba uważać. BUM! Jaj, wyjebało czterech. Chyba, jak dobrze zliczyłem. No! Tu można robić uniki. Oczywiście. I co? Ośrodkowy to nie wiem co to robi. Wali chyba gruchę. Tak wygląda jakby sobie trzepał. Oj! To bolało. Tych ojku, mały. No masz. No, tak jest już, to ja rozumiem. Bardzo fajnie i efektownie wygląda, jak wszystko to wybucha, rozwala się. Fajnie to zrobili. Bardzo fajnie. O! Proszę bardzo, kasa leci. No i ogólnie to sporo... Ciągłe napięcie, czy się uda, czy nie. O kur... No nie, nie, nie udało mi się być... Teraz mi odejmie... Helpa, ale nie zwróciłem uwagi na to, no, że tak szybko się wyjście kończy. W każdym razie przeszedłem ten level. Co można tutaj upgrade? A, to upgrade, bo to expa daje. I na pewno to, broń. Chociaż ja już teraz nie używam zbytnio. Wolę broń palną, jest o wiele lepsza. Ale... Może się przyje. No i tak eliminuję po prostu kolejnych przeciwników. Że nie będę ostatni już teraz na pewno, to jest fajne. Tego rozjebałem. Liniarz, o. Oni też potrafią przykryć życie. Normalnie jak grałem. Cyk. O. Ale tu chyba nie ma gwiazdek, jak widać, w sensie... Są plansze, że się walczy z policją, ale tak to one się sporadycznie zdarzają. No i oni pojechali w lewo. No ale teraz nie chcę tego skrzanić. Więc od razu wszystkich spróbuję wyeliminować. Jak najszybciej. Co tutaj mamy? O proszę. Cyk. Muszę się zbliżyć tam. Cholera! Ty! Chyba bambus jeden. Ale się... Kurwa. No nie, nie, nie mam już amunicji. Użyję bomb. O! A mam z powrotem. Na szczęście. Znowu. I jasne. Come on. Fajnie. Oła. Teraz rozjebiemy to. O. To jest dobre jak są przeciwnicy z tyłu, bo to się rozjebuje na całą drogę. Bo jak w tym filmie oszukać przeznaczenie w pierwszej części, jakby ktoś nie oglądał. Dobrze. Teraz za daleko są i moje strzały nie dolatują. Szybciej, bo to już jest końcówka trasy. No dalej, no kurwa. Spieprzaj dziadu. No nie, pod sam koniec, żebym tak zjebał. Nie mogę być ostatni. To jest słodki.
O! Mogę ulepszyć shotguna. W sumie shotgun jest zajebisty. Bo nie trzeba tak przycelować. O, fajna muzyczka. Mam nadzieję, że nie będzie objęta programiatorskimi, by mi jakieś problemy robili, jak zwykle, o jebodłe. Ale nawet sami twórcy pisali, że zachęcali tak do robienia gameplayów, z tego co widziałem tutaj, więc nie powinno być problemu. Uwaga. Jak rozwalę ich, to od razu mam trochę nitro. Ta plansza jest całkiem fajna, ponieważ trzeba dorwać typa po prostu. I mogę go nawet to zrobić teraz, ale mało kasy bym zebrał, dlatego rozwalam ich ile wlezie, zanim go wykończę. Najlepiej bym go chociaż trochę zranił, żeby potem już łatwo z nim poszło pod koniec, a nie żeby uciekł. Nie chcę przesadzić. Proszę bardzo, strzelba wreszcie. Zajebista jest. Tak łatwo trafić w kogoś. Ale mało kasy z tego zebrałem. Za wcześnie będzie go teraz wykańczać. O. Cyk. Tutaj fajnie przeładowuje. Normalnie jak w filmach akcji z lat 90. Dosłownie jak się ma granatnik, to jest jak z Terminatora 2. Na motocyklu z granatnikiem M79 i ten charakterystyczny dźwięk, ale na razie nie mam jeszcze granatnika, ale miałem już, jak grałem wcześniej. O, ale tak też fajnie się wyzwala. Bum, ding. No już trochę zbierałem. Cyk. Dobra, mam teraz inną broń, już skończył strzały do shotguna. O. O nie, 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 nie. Wybiło mnie. Co on robi? Jeździe stanął po prostu na tym motocyklu. Coś kombinował. A tu co? Nitro. Cholera! Chciałem wrócić na trasę, a wyjechało mnie gdzieś na bok. No i teraz jest lipa, bo... Nie, ja nie mogę pozwolić mu uciec, no kurde. Muszę zdobyć... nitro. Dobra, może się uda tutaj. I co? Uwaga... Nie wolno! Ej, nie wolno! O! O, i tak bym miał najwiście dużo tego. Kurwa, nie widzę nic. Właśnie to jest problem też kamery w grach, nie? Co za nonsens, za plecami lata jakaś kamera z nim, jakiś kurwa dron, nagrywa to. Normalnie byśmy widzieli wszystko. Oj... No i rozproszyliście. Wy, nie mówię o mojej fice. Nic nie robię. Ale no jest bardzo niegrzeczny. O! Szybko, szybko, szybko! No chodźcie tutaj. Chodź tu dziadu, rozwalę cię. Gini! Ha! Tak, tak, tak. Jeszcze zdążyłem po skończeniu planszy. No i udało się tego bossa, że tak powiem, rozjepać. No i w sumie ta gra polega na tym, że cały czas się gra, cały czas się zdobywa te ulepszenia, kasę, za którą kupuję ulepszenia i tak dalej, no. Chciałem to pokazać tak pokrótce. Oczywiście to trwa aż do momentu, aż zginiemy, albo, no nie wiem, jakiś przejdziemy tą grę, chociaż nie wiem, no chyba da się ją przejść. Wtedy możemy zacząć od nowa, ale jak giniemy, to możemy wydać swoje punkty doświadczenia. Także na razie to było na tyle i dzięki za oglądanie. Cześć.